Cześć, z tej strony oczywiście Czechu i piąta próba nagrywania. Jeżeli teraz nie wyjdzie, to po prostu szlag jasny mnie trafi. Nie chcę mówić tego samego, bo już 1000 razy mówiłem, że wiem, że mnie długo nie było i tak dalej. Jest to spowodowane oczywiście tym, że miałem kłopoty, jak wyjaśniłem już w poprzednim tym odcinku. Gramy sobie w grę Personality Architect. Nie wiem, czy dobrze mówię. Gra polega na tym, że po prostu oni tam tutaj robią różne rzeczy, budują, a my mamy tu cel. Nasz cel na tą grę jest po prostu taki, że musimy sobie zbudować więzienie. Taki jest właśnie ten cel gry. I w poprzednim pierwsza próba nie wyszła, nie włączyłem nagrywania. Druga próba nie wyszła, bo coś tam. Trzecia próba też nie wyszła, bo coś tam. I teraz jest piąta próba, a czwarta próba nagrałem, ale po prostu nic nie działało w tej grze. Coś się zbugowało i po prostu nie chcieli mi założyć kabli. Nie? I więc... mówię, kurde, tak nic nie będzie. Robimy grę. Gra polega na tym, że jak widać budujemy. Już jestem w tej grze obeznany. Wiem, że na początku, jak oni to zbudują, a chwilę to potrwa. Na początku mamy 8 więźniów i przewiezionych 8 więźniów będzie. No, róbcie to, pyk, 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 ok. Teraz musimy wziąć zaplecze, ja sobie to w normalnym tempie. Stację elektryczną położymy tu, ok. To przepompownie, czy jak to się tam no, przepompownie. Musimy walnąć też tu i od razu musimy zrobić kable. Czyli weźmiemy zaplecze i przewody elektryczne. Stąd, tu. Po prostu nie widzą po całym budynku. Nie, dobra, przesadziłem, po całym budynku nie było. To dużo hajsu. Nie, dobra, nie, anuluj to. Anulowałem też tamto, no nie. Stacja elektryczna już po prostu, szlak mnie jasny trafia. 4 godziny grałem w tą grę. Już. A dopiero co zacząłem. Znaczy w sensie gra, w sensie... Nie. Kurde, w sensie przy samym nagrywaniu 4 godziny w to grałem. Także... no. 4 godziny materiału poszło w dupę. Nie żebym narzekał, bo chcę, żeby wam się to miło oglądało. Więc po prostu grajmy, bo mam ochotę w to pograć. Grajmy 3 odcinki dzisiaj, a co? Bo mogę. Może niedługie, no ale będą. No, róbcie, hejże. Hejże, hola. No, budujcie samochody. Trochę to potrwa. O, już jest nie więcej światło. Nie wszędzie, ale nie więcej gdzieś tu jest światło. I właśnie to mnie zastanawia. O co kurna z tym chodzi? O co z tym do jasnej cholery chodzi? Daję te kon coś tam za 1000 zeta. Macie tu przewody połączone z tym. I nie rozumiem. Może jedna stacja to za mało, czy co? Nie czaję tego, naprawdę. No aha. Nadal nic nie rozumiem, no ale okej. Weźmy sobie teraz, po prostu ustalmy, gdzie co będzie, więc tu będzie ściana. Pierwsza. Albo poczekajmy jeszcze na cele. Czekajmy, cele. Najpierw tu będą cele, także... to
będą takie cele właśnie. Musimy mieć ich 8 na razie. 3, 6, 7, 8 mamy, tak? 7 mamy. 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. I tutaj od razu weźmy obiekty i tu będzie tak. Łóżka, 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 łóżka. Łóżka, 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 łóżko. Jeszcze tu musi być ściana, zapomniałem. Do łóżek musi być toaleta, do której musi być doprowadzony ten rury muszą być doprowadzone. Weźmy zaplecze, rury. Tego tu pyk, 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 pyk. Tu będą pyk, 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 pyk. Tu myślę, że zrobimy sobie... Dobra, niech oni to w sumie już budują. My tu weźmy materiały i tu będzie... Izolatki tu będą. Jedna izolatka. Tu musi być raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No to tu będą dwie izolatki. Przyspieszmy. Tu będzie raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie, to będzie jedna izolatka. No trudno. Potrzebujemy coś takiego, co się nazywa, nie cela, tylko się nazywa biuro. To musi mieć 5 na 4 na 4. Okej, okay, to musi być takie materiały, ściany, jedna, druga, trzecia ściana. Tu będzie nasze biuro, tu będzie nasze poczekalnia, tu nasza będzie. Będzie ona 10 na 5. Tu będzie pyk, tu pyk. Tu będzie kuchnia, która będzie większa, musi być znaczy. Trzy tysiące? No kurde, no... No dalej, będzie już to 3000. Bo tu wszyscy się zaczęli blokować. Poczekajcie, musimy tu wziąć tak. Duże drzwi więzienne, które będą sobie tuło. Musimy wziąć drzwi do personelu, które nie tu, to będą tu. Musimy wziąć drzwi więzienne. Okej. Okay. I drzwi do izolatki, które nie przepuszczą nam. Światła i będą brać do ganków. Okej. Okay. Musimy jeszcze wyburzyć ściany. Te ściany muszą pójść do lamusa, że tak powiem. Cele już są właściwie gotowe, także można powiedzieć, że okej będzie. Tu weźmy sobie tylko, zaznaczmy, że to będą cele. Te cele nie będą gdzieś. No ja wiem właśnie. Spokojnie, zaraz wszystko będzie. O Jezu, ile tego drewna, weźcie to. Weźcie mnie to drewno. Teraz tak, pomieszczenia. To, po pierwsze musimy zrobić takie coś, co się nazywa kuchnia. I to będzie tutaj takie, myślę. 5. Albo nie, weźmy te dwa jeszcze usunę. A tu będzie stołówka, myślę. Okej, okay, będzie. Tu będzie stołóweczka, pyk, tu będzie stołóweczka. Pyk, będzie stołóweczka, pyk. Weźmy materiały, cegła. Nie wiem od kiedy jest kuchnia, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli odtąd jest chyba kuchnia, ma ona 10. Nie starczy nam hajsu? No to tak jakby gówno, nie? Musimy poczekać, aż przyjmiemy więźniów.
i zatrudnić jednego ziomka, strażnika. Więc poczekajmy, widzimy się za chwilę. Wracam, jestem i wpadłem na genialny pomysł, nie? Mówię, sprzedam te przedmioty, bo mi przeszkadzają i dostaję za to tyle hajsu. Patrzcie, 200 za jeden przedmiot. A czasem chyba nawet więcej. Także już jest mega spoko. No i teraz weźmy tak, musimy biuro kupić, oczywiście takie coś jak... bum bum bum. Jak biurko. Szafa nafta i krzesło. Biurko będzie już ok. Będziemy mogli zatrudnić. Zatrudnimy naczelnika. Pygo tu. Teraz tak. Teraz tu jest potrzebne. Sprzedajmy te przedmioty, bo za to jest od cholery hajsu, nie? Ok, mamy tysiaka, więc musimy stół do podawania. Najpierw weźmy tak, materiały. Walnijmy tu ścianę. Obiekty, walnijmy pomiędzy tu drzwi. I tu oczywiście w tych będzie... W tych obiektach musi być. Najpierw tak, kuchnia. Faktycznie lodówka. Umywalka. Kuchenka. Tu do tego będzie stół do podawania i tylko na to nas trzeba stać już. Bo potem jest ławka. Może jeszcze na ławkę i stół. Nie, no to okej, jest. Nie, nie starczy nam hajsu, nie. Ale wszyscy będą mieli swoją cele. Więc okej. Aha, źle położyłem kuchenkę, ale zresztą... YOLO. Potrzeba prądu tam, zaplecze. Kurde, 10. Starszy mi hajs niestety. Więc musimy poczekać, aż po prostu teraz już oni przyjadą. Super, świetnie wywaliło mi grę i będę musiał niestety montować ten odcinek. A myślałem, że będzie tak super świetnie. Niestety nigdy tak nie ma, albo po prostu zrobię dwie części. Myślę, że chyba dwie części zrobię. Za 2 godziny przeczytałem tamte parówki, a my nie mamy żadnego tego, nie? Strażnika, kosztuje 500. Przydałoby się 500. Bo chyba bez strażnika to oni tak słabo. Aha, super. Wyjdź mi z tym. Idź pój. Przejeżdżałem za godzinę. Ej, może to sprzedamy? To nie, jeszcze za małe jest. Starczy już nam. Starczy nam na strażników. Nawet dwóch. Dwóch chyba na 10 starczy. I przyjrzałem do siebie. Jeden jest minimalnym składem fałszywych zeznań tylko. 9 lat! Wow. Nie no, ale bez jaj 9 lat. Za składanie fałszywych zeznań. I lat. Mamy 3 koła, nie? Bo dostaliśmy za ten, więc weźmiemy sobie obiekt zaplecze i doprowadzimy rury. I jeszcze przewód elektryczny. Panowie pracownicy, o już idą, spoko. Wszyscy w celach, jedna wolna, nie, co jest? No, okej, jedna wolna. Nie macie czasu wolnego.
dziedziniec, nie mam dziedzicy. Nie mam łazienki, macie posiłek i spanie. Ty wyglądasz smutno. Sprawne pozbawienie wolności. 5 lat, a go się ze skaza prowadzenia. 5 lat, a go się ze fałszywe ten zeznania, kurde, trafił na tyle lat, no bez jaj, na 9. Jak zwykle oczywiście strażników musiał wciąć. Przecież jak inaczej. A zrobimy przeszukanie wszystkiego, będzie śmiesznie. Coś znajdziemy. Materiały, weźmy ścianę. Pusz ścianę. Obiekty, widla personelu, pyk. I mamy kuchnię, stołówkę też. Albo i nie, bo nie starczyło nam na stół wtedy. Jeszcze źle postawiłem. Jeszcze jedna ławka do tego. Okej. Wszyscy zadowoleni. Dwa przeszukiwania. No znajdźcie coś, no. Z tego wyciągnę. A teraz macie posiłek, no okej. Okay. O, no nie chcę światła. Stos. Wszystkie wpadły, mamy 2000 jeszcze mamy. Wszyscy zadowoleni, super. Posiłek przez 2 godziny macie. Nic nie znaleźliśmy, łe, to tak cienko. W każdym razie kolejnym razem przywiozą nam 7 więźniów, a my mamy 2000, więc możemy zrobić coś takiego. Jakieś raporty, zadania. Nie zadania. Gdzieś to było takie. To i dostaniemy zaliczkę 10 tysięcy. 20 tysięcy. Bierzemy to, 20 tysięcy wpadnie. Bierzemy pomieszczenia. Materiał znaczy. I robimy kolejne cele. Zaraz taki cicha jestem, bo mi gardło zaczął strasznie boleć, no. Wiecie, jak to cały czas gadam, no to... Będzie, że mi gardło boli, no. Toaleta, łóżko. Może nawet ten odcinek będzie długi. Montuję to i będzie taki mega długi. Pewnie widzicie to w poniedziałek. Tak myślę. Że to nie zdążę wrócić. Szczególnie, że jak będzie taki dłuższy. A jest nagrywany na wysokiej jakości. Staram się jak najwyższej. To myślę, że nie zdążę. A i tu woda będzie potrzebna. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tych.
9 cel, także spoko. A super, że się zareagowali. Okej, myślę, że nawet poczekamy do kolejnego tego. Może oni tu niech pracują, a my czekamy na kolejny przywóz więźniów, że tak powiem. A bo w sumie jeszcze w tym czasie możemy zrobić coś, co już powinniśmy dawno zrobić. Usunąć to. Sprzedaj to. Nie mam. Rozmontuj. W tej chwili sobie jest to rozmontowane. I nie jest stół, to jest stół, 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 stół. Stoły. Tu jeszcze powinien być. Tu jeszcze też stoły powinny być. Godziny. Ja muszę też zamontować takie coś jak wykrywacz metali. Okej, wy macie teraz posiłek, kucharzy. Spokojnie, chyba sobie do dwóch dają radę. A my możemy coś odkryć z biurokracji. Myślę, że to będzie bezpieczeństwo. I to będzie pozwala na stałe przejście do określonych. To weźmy bezpieczeństwo. Finanse? Myślę, że nie. Prawo może. Tu co odblokowuje? Małe cele. Trwałe kary. Wyrok śmierci. Bierzemy. Zostawiam 8 godzin, my już tu nic nie mamy zbytnio do zbudowania. Przydałaby się jeszcze łazienka. Więc może to zróbmy, mam 7000. Myślę, powinno starczyć. Tu będzie sobie, co? Tu będzie kolejne cele, więc tu będzie taka łazienka. Tak, za 3000 wam walniemy łazienkę. A co? No, panowie pracownicy. Ruszyć dupska. Wymaga wejścia, a no faktycznie. Zbierz teraz materiały, zbóż ściany. Okej. Okay. Cior. Weźmy teraz zaplecze, bo jeszcze musimy przewody elektryczne tu poprowadzić. Wziąć obiekty i tutaj są te zraszacze, czy jak to tutaj ma? Nie zraszacze, nie. Natryski. Obiekty jeszcze natryskie, taka cisza znowu się zrobiła, kurde. Oni tu już powinni zaraz też zmontować
ten, jak to, rury, żeby woda doprowadzić. Właśnie to już cały czas robię. I mam łazienkę, więc trzeba im to dać rano, co na 2 godziny, nie no, przesadziłem. Rano wstajecie, idziecie się kąpać. Nie no, ogólnie do wszystkich chcę. No nie do wszystkich chcę. No. W sumie minimalny rygor. Minimalny rygor będzie miał lepiej. Będzie miał wolny czas jeszcze, co? Po łazience będzie miał 4 godziny wolnego czasu i 2 godziny łazienki. No okej. Okay. A resztę, to samo. Bo będę sobie dłużej spać? Nie, w sumie nie. Po co? A tu już woda nie dosięga. Nam niestety. Potrzebujemy kolejnego, który kosztuje 5000, żeby nam tutaj woda wyrabiała. Ale to spokojnie, możemy później kupić. No problem, my friend. Ale już długa. To będzie chyba najdłuższy odcinek. Weźmy, zróbmy. W sumie jeszcze jeden ten i kończę już ten odcinek. Jeszcze 10 minut, 5 minut, nie mam pojęcia. O, przyjechali, przyjechali. Niektórzy mają łazienkę, niektórzy mają do celi. Ha. Niektórzy mogą się jeszcze kąpać. Ale nie, przecież to jest bez sensu 2 godziny łazienki. Dobra, po prostu wy będziecie mieli wolny czas. Tak zróbmy. A tak w ogóle to poznajmy naszych z tych. Minimalny rygor. Okej. Nie do celi, spanie, halo. No i to wygląda w sumie tak samo, tylko minimalny rygor tu chcę, żeby miał wolny czas, nie? 5 godzin wolnego czasu, nie? I weźmy tu, tylko że weźmy naszych... Nie, teraz już nie, przyjmujemy na razie nikogo. Gdzie są nasi ziomki, nasze ziomki? O, tu mamy. Niskiego ryzyka jest tylko 3, także mam nadzieję, że się będziecie pilnować, ziomki. Myślę, że przydałoby się jeszcze 2 strażników. Żeby to wszystko ładnie jakoś ogarniać. Zastanawiam, czy my możemy... jakoś podwyższyć te pompy. Duże rury. Małej rury, no okej. Oni już przyjechali, wszystko cacy. Ci mają wolny czas, jedni mają do celi. Oj! Sprawdzić, co to było? Sprawdzić co? Co to było? O, młotek! Młotek, tak? Ale w sumie to przewóz nasz, nie? Czy kucharz, no to ja mam wyrąbane na kucharzy. Nie wiem, czy oni sobie poradzą. Kucharze 2. 18 więźniów. 15 znaczy. Miejmy nadzieję. Dobrze, to biurokracja. O, zrobiła nam się bezpieczeństwo i teraz możemy tak. Pozwala na stały przydział strażników. To weźmy to. Wymaga dyrektor. Jaki dyrektor? Wymaga naczelnik. A gdzie jest, przepraszam bardzo, dyrektor? To nie chcę tego. No, przecież tu nie ma dyrektora. Wymaga dyrektor, Albo kowera, raport na przykład polityki. Ale przecież tu nie ma dyrektora.
Dobra, to może zróbmy wymaga dyrektor, no niech cholera jasna strzeli. Słuchajcie, weźmy sobie personel. A, tu jest dyrektor. Czy on potrzebuje też biura? A kolejne, nie mam miejsca na kolejne biuro. No, w sumie dobudujemy tu. Jo, olololo. Nie, generalnie. Sunie się mi te pomieszczenia. Tu nie chcę. Będzie biuro też. Weźcie materiały i weźcie... Zburzcie te ściany tu. Te ściany i... Macie obiekty, to rozmontujcie też te obiekty. Pyk, pyk. I zróbcie tu kurde biuro. Weźcie fundamenty. Znaczy obiekt, znaczy materiały, weźcie wygrane ścianę. 4, musi mieć 5 na 5. Żeby to było 4 na 3, źle zrobiłem. 4 razy 3, 4. Ok, jest 4 na 4. Obiekty, drzwi dla personelu. Drzwi dla personelu. Biurko. Źle zrobiłem, nie tu. Jeszcze raz. Krzesło. Biureczko. Co to daje? Kupmy mu regał na książki. Regał na książki. I jeszcze ten. Telewizor. A telewizor? O, to jest fajne, weźmy im telewizor. No w sumie nie, niech nie mają. Co te nożyczki znalezione? Znowu tych gałganków. Jeszcze jest potrzebne, tak... drzwi, nie drzwi, tylko regalne książki. Tam na co to zrobić. Rozmontuj te drzwi tu. Weźmy pomieszczenia. Biuro. Personel, dyrektor. Poważne problemy? Co wy chcecie? Ja wam podam zaraz poważne problemy. Okej, ktoś mnie powoli, że jestem powrotem. Myślę, że jeszcze dzisiaj na ten odcinek, a jest on długi, naprawdę, taki wprowadzający w to wszystko. Oczywiście odcinek mam dyrektor, jest tylko taki wprowadzający. Więźniowie, posiłki, myślę, że kucharze jakiś tu. A weźmy sobie, zatrudnijmy na przykład kucharza, czy coś. Prawnik kosztuje 5000. Może ci ciągnąć kilka zasad celem zyskania większej kontroli nad więźniami. To jest mi chyba niepotrzebne. Zatrudnij bym jeszcze dwóch strażników. Oni się na pewno przydadzą. Będzie ich 6. To jest, będzie już ok, wszystko. Co mi to dało? Bo to włączyłem i nie wiem. Chyba nic. To jest zagrożenie. Czemu tu nic nie widzę? Ci mnie wkurzałem strasznie. To się za godzinę mi się to odblokuje, także poczekajmy chwilę. No jest tu, a nie idziesz. Wszystkich więźniów na oko. I teraz takie przeszukanie, bang.
Znaleziono nożyce. O nie, co za zło. Nie, tak być nie będzie. Słuchajcie, od razu zrobię tutaj izolatki. To będzie najlepszy moment na zrobienie izolatek, jakbym coś znalazł, nie? A drzwi do izolatki są za drogie. 5 stów kosztują. No trudno. A na minusie hajs, świetnie. O nie, 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 co to jest? Igła! U nie. W sumie to gówno by zrobił tą igłą. Ale... Słuchajcie, bo jeszcze mogę tutaj ustalić jakie, ile oni będą siedzieć za izolatce, czy tam zamknięci w tym. W celi będą, jeżeli ich... Nie wiem, gdzie to było. Jeżeli co za ile zrobię, to ten... Może tu nie? Nie, chyba to nie tu. W każdym razie... To tego dowiemy się już w kolejnych odcinkach, które będą krótkie. Ten jest mega długi, nie wiem, czy nie podzielę go na kilka części. W każdym razie wielkie dzięki, że obejrzeliście. Piąta próba udała się wreszcie. Czekajcie na Minecraft Story Mod i na kolejne odcinki. Na razie.